Studio senator Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Obremski. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Zaczyna się bardzo długi dzień w obradach Senatu, dlatego że ustawy sądowe poprawione przez rządzącą większość trafiły już na posiedzenia senackich komisji, a chyba od 11 będą obrady całego Senatu. Strasznie dużo na was zrzucili, można powiedzieć, znowu, koledzy. Po pierwsze, nie jest więcej pracy w Senacie niż w Sejmie. Rozumiem, że zrzucili na nas w piątek. No to może jest jakiś kłopot. Są ustawy związane, ja bym to nazwał Gensdorflex, czyli umożliwiające zwołanie Krajowej Rady Sądownictwa. No jest pytanie, jak będą długie dyskusje, ale przypuszczam, że czeka nas jeszcze ponowna powtórka z ustaw sądowych dostosowujących do wymagań nałożonych przez Brukselę. No właśnie, bo większość twierdzi, że to jest odpowiedź na to, czego oczekuje Unia Europejska, co zostało sformułowane chyba dość wyraźnie podczas ostatniej wizyty Timmermansa, ale także, że jest to taki gest pojednania w stronę opozycji, że to jest też zgodne z postulatami opozycji. Czy pan uważa, że to jest naprawdę cofnięcie się przez Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę i powiedzenie, no dobrze, może chcieliśmy za bardzo sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości, a teraz chcemy trochę mniej? Trochę tak. To znaczy na pewno jest to cofnięcie, bo to jest poprawianie ustawy nie poprzez przyjęcie, że te ustawy były złe, tylko że czynnik zewnętrzny, Bruksela, oczekuje od nas pewnego gestu. Z tym, że ja mam... Może to jest pewne uogólnienie zbyt daleko idące. Ja jestem przedstawicielem Senatu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jakbym miał powiedzieć, czym się zajmuje to ciało, to pouczają posłowie czy parlamentarzyści z Europy bardziej zachodniej, Europę bardziej wschodnią, na czym polega demokracja. Działa to tylko i wyłącznie prawie w jedną stronę, więc... Mam wrażenie, że gdyby te ustawy były od razu tak skrojone, jak dzisiaj, mam nadzieję, Bruksela zaakceptuje, to i tak byłyby oczekiwania zmian. Więc czyli mam wrażenie, że to nie zrobiła, to by było źle? Raczej tak. Nawet ja bym powiedział, te pohukiwania, które słychać z Brukseli po wyborach na Węgrzech, no wskazują, że... No mówi się o artykule 7, pierwszy raz tak wyraźnie wobec Węgier. Węgier, tak. Jestem jak gdyby mocno tym zaskoczony. No ale, bo myślałem, że ten paragraf 7 po doświadczeniach z Polski przez jakiś czas nie będzie używany. No ale to też bym powiedział, to nie jest poziom Komisji Europejskiej, tylko poziom Parlamentu Europejskiego, który ma pewno taką samą specyfikę, jak to moje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Czyli bardzo wysoko. Tego nie powiedziałem. No dobrze, ale jeden z błędów dotyczy samej większości rządzącej. Myślę tutaj o zwoływaniu Krajowej Rady Sądownictwa. I to nie jest żaden gest ani wobec opozycji, ani wobec Unii, tylko raczej wobec samych siebie, ponieważ nie przewidziano tego, że może być kłopot. I no, to pan powiedział, ale taki brak zaufania do reprezentatywności Rady i właściwego sposobu jej powołania przez panią sędzię Gersdorf, czyli też jedna rzecz jest jakby zrobiona dla siebie, dla sprawności rządzenia miesiąc... Ja odbieram, że to jest bardzo istotny czynnik, to znaczy, że znaleźliśmy się w pewnym klinczu prawnym. Chyba wyszło bardziej na stanowisko PiS-u niż moje, bo ja w czasie tego drugiego głosowania w sprawie Sądu Najwyższego nie głosowałem za tą ustawą. Właściwie z dwóch powodów. To znaczy nie mi decydować, czy coś jest konstytucyjne, czy nie, choć składam przysięgę przestrzegania konstytucji. Tym niemniej odbierałem, że ten manewr związany z wiekiem emerytalnym jest pewnym manewrem obejścia
nie dla zasady, tylko dla wyeliminowania pani Gensdorf, a po drugie uważałem, że nie należy pani Gensdorf usuwać, ponieważ jest według mnie klasycznym przykładem dla całości obywateli w Polsce, że zmiana reformy sądownictwa powinna polegać także na pewnych zmianach personalnych. To znaczy uważałem, że pani Gensdorf tą instytucję kompromituje i z powodów taktycznych lepiej by było ją jednak zachować przy tej funkcji, ale dzisiaj widzę, że nie doceniałem siły oporu i pewnej obstrukcji, którą według mnie pani Gensdorf w tej chwili wykonuje. Czyli, że jeżeli teraz będziemy zrównywać znowu wiek, jeżeli ten kasus wieku emerytalnego zostanie naprawiony, to z pełnym przekonaniem będzie pan głosował za ustawą? Ja bym powiedział tak. Rzadko jest tak, że jest pełne przekonanie. Tak? To znaczy, niedawno mieliśmy taką ustawę o łowiectwie i też, muszę powiedzieć, była pasjonująca dyskusja, bo bym powiedział, coś innego w Senacie to jest na pewno to, że głosowania są jednak w wielkiej korelacji z przynależnością do klubów, natomiast dyskusja jest zazwyczaj bardzo interesująca, więc oczekuję na tą dzisiejszą dyskusję także pod tym względem, bo myślę, że te argumenty nie będą takie zupełnie zero-jedynkowe. Kilka razy wyłamał pan się z tego bliskiego związku przekonania większości rządzącej z przekonaniem pojedynczego senatora. Co się potem dzieje? Czy są rozmowy dyscyplinujące, jeżeli ktoś zagłosuje inaczej? Czy no wszyscy wiedzą, jakie były powody, bo na pewno je pan podaje publicznie i nikt się o nic nie pyta, tylko sobie mówią, no znowu ten senator Obremski zagłosował inaczej? No zaskoczę, nie miałem żadnych rozmów. Ja sygnalizowałem oczywiście, że podjąłem decyzję i jak podjąłem decyzję, też nie negocjowałem później żadnych konsekwencji. No to otwiera pewne perspektywy zapewne dalszego istnienia w Senacie i głosowań, czy nie? Czy nie jest pan jakby... Nie, być może mam pewne szczególne papiery, tak? Ponieważ ja kandydowałem jako niezależny i po 4 latach niezależności w poprzedniej kadencji stwierdziłem, że chcę wspierać PiS, no, ponieważ sympatii do Platformy tamta kadencja mnie zupełnie wyleczyła, tak? A do spodu i chyba mnie trzyma do tej pory. Natomiast to nie jest tak, że ja zawieszam jakoś tam swoje sumienie. Próbuję być lojalny, ale czasami uważam, że jest pewna jakaś granica, której nie chcę przekraczać. A czy pan się wyleczył z sympatii do Kazimierza Michała Ujazdowskiego, kandydata we Wrocławiu, kandydata na prezydenta, kandydata Platformy Obywatelskiej? Ja bym powiedział i śmiesznie, i strasznie, tak? Bo gdyby to nie chodziło o moje miasto, to bym kupił popcorn, może piwo i bym się przyglądał, co się będzie działo. Natomiast tutaj jest dla mnie coś zupełnie niezrozumiałe. Wiceszef kiedyś PiSu nagle staje się człowiekiem Grzegorza Schetyny. Mówi, że chce walczyć z arogancją władzy. No, jest to dla mnie, dla człowieka o takiej sprawności intelektualnej jak Kazik Ujazdowski, co najmniej dziwne, bo arogancja władzy mimo wszystko nadal w Polsce kojarzy się przede wszystkim z Platformą Obywatelską. Nie wiem, ja używam takiego porównania. To zależy, komu zapewne. Na pewno, oczywiście. Grzegorzowi Schetynie w pewno mniejszym stopniu. Używam takiego porównania, że jakby ktoś chciał walczyć z komunizmem i nawoływał do walki z komunizmem i się natychmiast zapisał do PZPR-u. Oczywiście byli tacy i też w ten sposób myśleli, ale to jest tego typu logika. Po drugie, chce walczyć z decentralizacją, ogłasza swoje kandydowanie w Warszawie. Arukowicz pisze, że musiał podpisać deklarację dotyczącą in vitro, czyli Arukowicz ustala, co we Wrocławiu jest ważne, nieważne. Mam w tym, patrzę na to jakoś i walka o samorządność, kiedy tak naprawdę jest to projekt polityczny Grzegorza Schetyny, polegający na znalezieniu jakiegoś listka figowego, że istnieje, nazwijmy to, frakcja konserwatywna w Platformie Obywatelskiej. A ostatnie może po prostu szanuje Ujazdowskiego Grzegorz Schetyna i chciałby, żeby taki konserwatywno-liberalny z naciskiem na konserwatywno prezydent w mieście funkcjonował. Uważa pani, że Grzegorz Schetyna szanuje.
Nie. Zastanawiam według się. Według większego Schetyna gra. I to jest pewien próba pokazania, że też jest jak gdyby prawica. I według mnie Kazik się, pan europoseł Ujazdowski, zdecydował się być takim listkiem figowym. No ale co to ma wspólnego z samorządem, nie do końca wiem. Natomiast osobnym pytaniem jest, jakim ewentualnie prezydentem byłby pan Kazimierz Michał Ujazdowski. To jest też pytanie, z kim będzie współzawodniczył. Czy to będzie kobieta posłanka, czy to będzie mężczyzna senator? No to nie ukrywajmy, że także pan interesował się startem w tych wyborach. Co zrobi PiS? Mamy przed sobą konwencję. Znaczy, po pierwsze, wejście pana Ujazdowskiego niewątpliwie spowoduje otwarcie drzwi dla partii bardziej lewicowych niż Platforma Obywatelska. I to już w drugim sondażu widzimy przepływ potencjalnego elektoratu Platformy na rzecz, nie wiem jak to nazwać, zjednoczonej we Wrocławiu lewicy liberalnej, bo to jest i Nowoczesna. Która jest też nie ma swojego kandydata jeszcze. Ja odbieram, że to będzie jednak poseł Jaros. I nagle stwarza się taka sytuacja, że może być porówno i druga tura niekoniecznie musi być tym prostym podziałem PiS-Platforma, choć najprawdopodobniej tak będzie. Co więcej, twierdzę, że pan prezydent Dutkiewicz jest dogadany z panem Ujazdowskim i Sutryk, kandydat pana prezydenta, jest tylko i wyłącznie pewną zasłoną dymną, która zostanie... Czyli Dutkiewicz poprze przed pierwszą turą kandydata. Tak uważam, chyba że sposób, w jaki zostało to ogłoszone i pewne chyba niedotrzymanie wszystkich zobowiązań ze strony Platformy Obywatelskiej może powodować, no jak to często w polityce, emocje. A co do decyzji PiS-u, trzeba jeszcze poczekać. No tak, ale nie wiadomo ile, dlatego że były takie zapowiedzi, że podczas konwencji, która ma się odbyć już w ten weekend, będą podani kandydaci na prezydentów miasta, ale to było tak 3-4 miesiące temu. Teraz politycy PiS pytani o to mówią, nie wiemy. Nie znamy scenariusza. Znaczy PR-owsko wydawałoby mi się to bez sensu, żeby wszystkich ogłaszać jutro, ponieważ dużo lepszym rozwiązaniem jest jednak pewna kolęda po Polsce, czy w obecności czołowych działaczy politycznych PiS-u. No jest to jakieś wtedy wydarzenie lokalne, jest możliwość lepszego przedstawienia kandydatów, większego zaistnienia w mediach lokalnych, a to jest na pewno istotne przy wyborach samorządowych. Więc PR-owsko odbierałbym to jako błąd. Być może jutro będzie jakaś decyzja związana z Warszawą. A jaka może być to decyzja? Przypomnijmy, że na razie mamy w grze dwóch kandydatów. Minister Michał Dworczyk, minister Patryk Jaki. Jeden jest z PiS-u, drugi jest z partii koalicyjnej. Jak pan sądzi? Może ktoś trzeci powinien się pojawić? Będzie to decyzja dobra. Nie, panie redaktor, uchylam się od odpowiedzi, bo jej nie znam. Dobrze, chciałam też na koniec zapytać o sprawę wykraczającą poza Polskę. Wspomniał pan o zgromadzeniu Rady Europy. Niedawno był pan w Jordanii. Nie tylko, słyszałam, że podróż była długa, ale chciałam zapytać o pana ocenę sytuacji uchodźców, także pod kątem stanowiska Polski. Czy to, co pan widział jako reprezentant, pełnomocnik czy wysłannik? Nie, to jako przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale to była duża grupa z każdego kraju. Wcześniej byłem na Sycylii w hotspocie i ta wizyta w hotspocie na Sycylii była dla mnie niezmiernie pesymistyczna. Miałem takie wrażenie, że my nie otwieramy raju, tylko kupujemy tym ludziom piekło. Ponieważ ci, którzy przemycają przez Morze Śródziemne, utrzymują kontakt z przestępcami, mafią i sprzedają w dużym stopniu tych ludzi. Czy to kobiety często trafiają w prostytucję, a mężczyźni do dilerki narkotyków i uciekają z tych obozów. Zresztą bojąc się, że nie mają szansy na uzyskanie dłuższego pobytu, uciekają z tych obozów i w ten sposób są łatwi do przejęcia. I
z jednej strony były deklaracje polityczne, a z drugiej strony na poziomie obsługi hotspotu było pokazane, jak to naprawdę wygląda. Znaczy, że wszyscy są bez dokumentu, bo wszystkie są spalone, utopione i przemoc w samych hotspotach. Natomiast tam w Jordanii no, to jest tak, że pierwsza fala emigrantów z Iraku była bogata i ci ludzie łatwiej się w związku z tym przez pieniądze także asymilowali. Mieli jak się też opłacać tym, tak, którzy ich przewozili. Natomiast w przypadku uchodźców z Syrii są to rolnicy, dosyć biedni. Byliśmy w takim obozie na 80 tysięcy osób. No to jest miasteczko. Jakie tam są warunki? Znaczy, tam nie ma żadnej katastrofy humanitarnej. To są barakowe domki z wodą. Bitcoiny są jak gdyby walutą. Jest supermarket, są fryzjerzy, są szkoły, są domy kultury, sale gimnastyczne. Więc nawet część Jordańczyków mówiła, że najprawdopodobniej są to lepsze warunki niż w tych rozproszonych wioskach były na terenie Syrii. Tym niemniej jednak dramatem tych ludzi to jest to, że zostali wypędzeni przez wojnę i są odkorzenieni. Oni muszą się uczyć jak gdyby nowych zawodów. I mam wrażenie, że to miejsce i tam rozmowa z tymi wolontariuszami, którzy pracowali, no pokazuje, że zresztą przejeżdżaliśmy koło takiego stosunkowo ładnie wyposażonego ośrodka przez Polskę zrobionego, takiej przychodni, małego jak gdyby szpitala, więc wszyscy też zwracali uwagę, to jest od Polski. Choć zaraz było za tym norweska część i ona była chyba dwa razy większa. Że my nie mamy przemyślanej tej pomocy. My na razie, oni zwracali uwagę... My, czyli uwagę, Polska, czy my, nie, czyli Unia Europejska? Unia Europejska. Rada Europy? To jest problem taki, że my na razie próbujemy pomagać szkoła, żywność i tak dalej. Leczymy zachowawczo, natomiast nie mamy jak gdyby pewnych pomysłów typu stworzenie miejsc pracy, zakontraktowanie, kupna tych rzeczy, które by oni produkowali i tak dalej, uruchomienie pewnego mechanizmu. Jordania rzeczywiście wykonuje nieprawdopodobną pracę, bo oprócz uchodźców mają emigrantów zarobkowych, to jest w miarę bogaty kraj arabski, z Egiptu rzędu 700-800 tysięcy. Więc to jest bardzo dużo dla nich. Natomiast no, problemem jest Jordanii, w jaki sposób udało się zasymilować Palestyńczyków. To nie jest ten przypadek, choć też nie do końca, w innych krajach, gdzie ich się specjalnie trzymało po to, żeby była dodatkowa presja i tych Palestyńczyków, i w ogóle krajów arabskich na Izrael. Ja nie mam wyrzutów sumienia związanych z polską postawą. Zresztą wydaje mi się, że oprócz... Ale Polska nie jest odpowiedzialna za to, na przykład pośrednio, co dzieje się na Sycylii. My wiele rzeczy deklarowaliśmy. Ja już nie wchodzę w to przyjmowanie, nieprzyjmowanie, w brak korytarzy humanitarnych, ale także w uczestnictwo w tym, żeby kto inny mógł sobie lepiej poradzić. Ktoś, kto jest bardziej narażony na tę falę. Absolutnie uważam, że i Polska, i inne kraje powinny w dużo większym stopniu finansować pomoc dla uchodźców. Gdzieś nasza odpowiedzialność jest także w tym, że uczestniczyliśmy słusznie czy niesłusznie w tamtym czasie w destabilizacji tego rejonu poprzez udział w wojnie w Iraku, ale jednak to jest gdzieś przyczyna pierwsza, choć być może arabska wiosna i tak by wybuchła i tak. Dla mnie rozwiązaniem jest jakieś niewielkie opodatkowanie wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale nie centralizowanie tych pieniędzy, tylko na przykład w odbudowę Syrii takie zaangażowanie, że każdy z krajów europejskich bierze jakiś fragment i próbuje pomagać, tak żeby można było eksperymentować, które praktyki są lepsze, a które są... Bo tam jeszcze trwa wojna, żeby nie, no ja wiem, że tutaj jest problem. Ale ja myślę, że na przykład tam w Jordanii można by myśleć o tym obozie uchodźczym już w jakichś kategoriach, że ci ludzie zaczynają na siebie zarabiać. Że to nie jest tylko i wyłącznie, że jest strumień pieniądza i tej pracy nie ma. Zresztą ja myślę, że pieniądze pomocowe na przykład dla Czarnej Afryki są do ponownego przemyślenia. Także to... A to już nam się otwiera kolejny ogromny, ogromny temat. Bardzo dziękuję za dziś, za rozmowę. Moim gościem był senator Jarosław Obrecki. Dziękuję.